Jego przeciwnik pochodzi z Będzina. To bokser mający w swym dorobku 50 walk zawodowych, 26 lat doświadczenia. Trenował w Anglii od 2005 roku w klubie Gym Events u Gypsy Georgia Carmena razem z Billy Joe Sandersem. Posiada brązowy pas BJJ. Swoją przygodę z grapplingiem rozpoczynał u Przemka Mysiali w London Shoot Fighters. Obecnie trenuje pod okiem Macieja Poloka i Rafała Palickiego, a jest nim Michał! Siemanko, witam wszystkich. Dzisiaj krótki film, a mianowicie wczoraj miałem premierę. Już wam mówię, o co chodzi. Wczoraj miałem premierę i gościu, jakiś Tomek, nie wiem, nie pamiętam nika, napisał mi: Michael, czemu ty kupujesz Iveco zamiast Mercedesa? No to mówię: chłopie, przecież Mercedes jest droższy o 100 000, dlatego wybieram z biedy Iveco. Mówi mi: chłopie, przecież Mercedesy są tańsze od Iveca. No to mu napisałem, że mówię: no chyba ziomek trochę się pomyliłeś, nie? Mówi, że są za 179 000, jego kumpel miał do sprzedania czy do kupienia za 179 000 z zabudową, ze spaniem, ze wszystkim Mercedesa nowego. No kto chociaż trochę wie, się zna się w temacie, no to wie, że to jest niemożliwe, nie? No ale on mnie już zaczynał trochę denerwować na tych komentarzach. No i powiedziałem mu: Tomasz, no niestety, ale przecież ja nie robię tych filmów po to, żeby się denerwować, tylko żeby mieć fan z tego wszystkiego. I mniej więcej jak ktoś ogląda, to też może się pośmiać, czy tam pooglądać po prostu. No i mówię mu: koleżko, no muszę cię niestety wyjebać z grona tutaj towarzyszy i zablokować cię, no bo piszesz głupoty, jeszcze mi zaczynasz ubliżać, jakbym był nienormalny i kupił Fiata droższego od Mercedesa, no to trzeba być trochę nienormalnym. No i powiem wam szczerze, że lekko mnie zgrzało takie coś, bo nie robię tych filmów po to, żeby się wkurwiać przecież, tylko żeby po prostu sobie robić film. I mówię: dobra, zrobię film o tym, że te Iveca są po tyle, ile są, a Mercedesy po tyle, ile są. I zaczynam. Słuchajcie, mam film mojej... telefon mojej. Już nie ma Elixa, czekajcie, się załaduje. Załaduje się. Mercedes Sprinter, proszę. 2002 rok. Przebieg 5000, ładowność 2000. 320 000, patrzcie. Zabudowa. Mercedes nowy ten, no nie wiem, gdzie są za 170. Rozumiem, za 170 może być gola z pusty z 2-litrowym silnikiem. To jeszcze, to widzicie, tak, tutaj, to jest kurwa porażka. Drugi, zabudowa. Bez sypialni jeszcze, oj. Ten jest bez sypialni. No ale kurwa Tomek ma za 179. Tak sobie myślę: Tomek ma za 179. To może ja wezmę kilka od ciebie. Słuchajcie, robię teraz tak. Dzwonię do gościa i pytam się go. To jest ciapek, ja był mały. Pytam się go, czy ma za 179. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Proszę pana, dzwonię z ogłoszenia w sprawie Mercedes Sprinter. No, witam. Bo tam ma pan, tam jest wystawiony i w jakiej cenie on jest? 254 chyba. 294, a to jest z zabudową? 254. 254, to jest z zabudową? Tak, zabudowany, gotowy jako autolaweta. Aha, a proszę mi powiedzieć, a sypialnię ma? Nie, ale można zrobić, bo jest niski ten pałąk z tyłu, nie? Mhm. Czyli, dobra, czyli a sypialnia, to wy robicie sypialnię czy nie? Ale to że 10-12 000 zrobią, nie? Chyba. Wie pan co, powiem panu szczerze, nie wiem, bo ja to kupiłem. Mhm. Miało być pod nas, bo nam anulowali Iveco. Mhm. Wtedy, a potem się okazało, że to Iveco nam jednak w ramach rekompensaty dali w lepszej cenie. Mhm. No i co? No i to Iveco zostawiamy, a tego Sprintera wystawiłem, bo te Sprintery jakby te 30-tówki przestały produkować, więc tak chcieliśmy stwierdzić, że to będzie dla nas korzystnie, nie? No tak, a to jest jaki? To jest jeszcze 3-litrowy? 3-litrówka, tak. 3-litrówka, czyli to jest ten, bo wie pan co, bo mam kilka tych ogłoszeń, teraz nie wiem, które patrzę. To jest no, ten 2001 rok, tak? Wie pan co, on ma w zawodzie 2022 wbite, praktycznie z 2021, bo one były wciąż tylko produkowane w 2021, ale zabudowa była w 2022, więc data produkcji jest 2022 w zawodzie, nie? Aha, no i co pan Iveco woli od Mercedesa? Nie, no nie wolę, to jest dzień do nocy, kurde, tylko powiem panu tak, bo teraz się trochę poukracało. Czyli po prostu chodzi o cenę, tak? Bo ja mam tu właśnie ludzie mówią, czemu kupuję, bo mam 3 Iveca, wie pan, i ludzie mówią, czemu kupuję Iveca zamiast Mercedesa, no to tak rachunek jest prosty, jakieś, kurde, teraz, jakieś to, wie pan, to 80 tysięcy taniej, wie pan, no ja wiem. Znaczy nie, teraz to pan nie kupi, bo Iveca podrożały, ale chodzi o to, że ja go pół roku... No ja kupiłem 2 tygodnie temu za 198. Nie, 189, sorry, 189 z zabudową. Jak chodzi o komfort, no ale no ja wiem, no tylko no to wie pan, no to wiadomo, jak się jeździ Fiatem, a Mercedesem, to nikt się nie dziwi, nie? To ja nawet o tym nie dyskutuję na ten temat. To jest, no nie, no to jest oczywiste, tylko tak wie pan co, bo ktoś mi mówił, że ten Mercedes kupię za 170 tysięcy. Że co, Sprintera pan kupi za 170? No. Ło, nie, jak pan popatrzy, to 2 litry. No właśnie nie wiem, czy chodziło mu, czy on jest bez dokumentów. Może mu chodziło, że nie miał, że bez dokumentów, kradziony z Warszawy. Mojego pan kupi za 170? Tak? No tak mi gościu mówił, że za 170, czemu kupujesz Iveca? A ja mu mówię, no kurwa, przecież to jest rachunek prosty, bo jest tańsze, no człowieku, no przecież to 80 tysięcy, nawet 100 tysięcy czasami taniej. No to mówi, że za 179 są Iveca, te Mercedesy. No ale gdzie, kurwa? Chyba bez zabudowy i bez niczego, golasy. Nie, no sama goła rama i to gołą ramę pan za tyle kupi. No też mi się tak wydaje. I to 2-litrówkę i to bitną taką, co nie ma nic, nie? No właśnie tak mi się wydaje. Na full ledzie, na wszystkim, nie? Tak mi się wydaje. No dobra, to dziękuję bardzo za informację. Tak, chciałem się jeszcze do ciebie podpytać. Dziękuję bardzo. No, dzięki. 1. ogłoszenie, no kurwa, tak jakby trochę Tomek, znawca i z YouTube'a, nie miał racji, kurwa, no normalnie łeb mnie rozjebuje, no przecież to samo mi gościu właśnie mówi, to jeszcze panowie 2001 rok, roczny samochód, jakby nie było, to ma rok, bo no w sumie 2.1, powiedzmy, że już niech ma 2.2, no to dalej jest roczny, nie? Dzwonię teraz do następnego, czekajcie, 260 netto. 260 netto, czyli no od tego dzwonię, bo już nie wiem, o którego dzwonię. Czekajcie, bo nie widzę, bo patrzę w telefon, żeby widzieć to. Dobra, zadzwoń, czekaj. Dobra, tego mam, dzwonił tego. Dzień dobry, Mikołaj Mrożkowski, Mercedes. Dzień dobry, wczoraj ja dzwonię w sprawie ogłoszenia o Sprinter Laweta. Tak, słucham. I proszę mi powiedzieć, bo tam jest cena 320 tysięcy. Bo to jest, co jest cały zabudowany już ze sypialką, tak? To już jest gotowy samochód, tak, cena brutto. I to jest ten 2-litrowy silnik już? Tak, z 9-biegowym automatem, 190 koni, najmocniejszy dostępny w tym momencie. A tych starszych 3-litrówek nie macie już? Nie, niestety, to już jest towar niedostępny. A kiedy to się skończyło, produkcja tych? Około 2 lat temu wyszły z produkcji. Aha, czyli 2.1, tak? Tak. Aha, a proszę mi powiedzieć, a macie może w dostępie takiego gołego, samą, wie pan, żebym sam zabudowy zrobił, czy nie ma za bardzo? Na tą chwilę niestety nie ma żadnych takich wolnych, ewentualnie co byśmy mogli zaproponować, to zgłoszenie takiego pojazdu do produkcji. Natomiast jeżeli by chciał pan wyprodukować taki samochód, to dokładnie sam taki, jak pan tu widzi na placu, to wyjdzie panu ponad 300 netto. No, fajnie. A proszę mi powiedzieć, a takiego pustaka ja bym kupił, ile on kosztuje? Po ile są? Samo podwozie około 160 tysięcy netto. No a ja, gościu mi jakiś, wie pan co, gościu mi mówił, że za 179 kupię kompletnego Mercedesa. Z zabudową, ze wszystkim. Nowego? No tak mi mówił. Z kabiną sypialnianą, z zawieszeniem pneumatycznym. No tak mi mówił. No to jest, w takim razie pana miejscu bym zakupił takie auto, bo to jutro pan sprzedaje za 200. No tak właśnie myślałem, że ktoś tu chyba pomylił się, albo on, albo ja, ale nie wiem, ale gościu jest pochytany, bo ma X5 w leasingu, to myślałem, że ma pojęcie, ale chyba to tylko mu się wydawało, czyli nie ma takiej opcji. Podwozie, proszę pana, samo podwozie, bez klimatyzacji, bez automatu, bez niczego, samo gołe podwozie, bez żadnego wyposażenia, nic, kosztuje 155 tysięcy. To musiał mieć dobre dojście u dealerów, wiesz? Przepraszam, wie pan. To nie ma takiej możliwości, bo cała zabudowa, najtańsza, najprostsza zabudowa będzie 30 tysięcy, plus 150 to jest 180. I ma pan naprawdę samochód, którym się nie da jeździć, bo on nawet nie ma klimy. Aha, fajnie, no tak. No więc to nie ma sensu kupować takiego auta. To pan Tomasz Jarzyna ze Szczecina chyba się rozmarzył trochę. Dobra, to dziękuję, dziękuję bardzo, dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam. Wiecie co, nie dzwonię już dalej, bo mi się nawet nie chce dzwonić, nie? Kupiłem ostatnio samochód w najtańszym miejscu, jakie było. Dzwoniłem do swojego gościa, którego wziąłem dwa, i mówi, że za 189 kupiłem Iveco. Powiedział na Polmarze, powiedział: chłopie, to dobra cena, bier to, bo ja ci za tyle nie załatwię. Czyli to mi mówił dealer mój, który mi sprzedaje samochody, nie? A że gość jest w miarę normalny, no to po prostu mówi mi, że to jest dobra cena i weź to kupuj. Czyli panowie, no to nie jest tak, że ja nie wiem nic na temat samochodów, lawet i ciągnie. No mam już 3, to już coś tam wiem. Nie jestem ekspertem, ale też nie jestem debilem, że przepłacę 90 tysięcy czy tam 70 tysięcy i kupię sobie Iveco zamiast kupić Mercedesa w tej cenie, kurwa. Dlatego jak piszecie komentarze, to nie ma problemu, piszcie. Możecie na przykład powiedzieć: ty gruba świnio. No kurwa, no co mam powiedzieć? No macie rację, kurwa. Ale nie róbcie mi takich rzeczy, że ktoś mi powie, że kupi, że jestem głupi, bo kupuję za 100 tysięcy kupuję droższe Iveco niż kurwa Mercedes. No to trzeba być kurwa nienormalnym. Także jakby przypadkowo ten film dotarł do znawcy Tomasza: Tomek, zrób przysługę mi taką od inteligentniejszej części internetu. Przeglądaj filmy, ale nie komentuj, kurwa. Weź sobie komentarze, wyłącz, bo po prostu, no, gadasz głupoty, kurwa. No, chciałem być miły, ale się nie da. Zgrzał mnie wczoraj chłopak strasznie. I musiałem to na szybko nagrać, taki film. Także pozdrowienia dla Tomka Jarzyny ze Szczecina. Damy mu teraz ksywę Farmazon, kurwa. Mam nadzieję, że to szybko wyjaśniłem. Panowie, nie uprzedzałem tych, do których dzwonię, że będę ich głosu udostępniał. Także w razie czego, panowie, bardzo przepraszam, ale myślę, że nie stawia was to w złym świetle i mogę sobie na to pozwolić. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Oczywiście Tomka, który bardzo dobrze zna się. Czekajcie, wiem co jeszcze. Może jeszcze, kurwa, zadzwonię do jednego gościa, do złodzieja samochodu bym zadzwonił. Nie mogę do niego zadzwonić. Mam zadzwonił do gościa, który, że tak powiem, mógłby znaleźć czasami gdzieś jakąś jumę. Zapytam się, czy mnie on załatwił za 170, ale nie, no nie będę do niego dzwonił, bo jeszcze go ktoś mógł się rozpoznać. Także pozdrawiam serdecznie Tomka. Ziomuś, miałeś rację, mogę wziąć jednak, kurwa, Mercedesa w cenie Iveca. No debil jestem. Kupuję Iveco zamiast Mercedesa, jest ta sama cena. Pozdrawiam.